trakcie tej lekcji poznamy podstawowe informacje na temat funkcji. Funkcja to w skrócie zbiór instrukcji, które można wykorzystać wielokrotnie do wykonania pewnych zadań w programie. Zacznijmy od opisu naszego skryptu. Przypuśćmy, że w naszym programie zakładamy, że będziemy wiele razy obliczać jakieś działanie matematyczne. Możemy w tym celu zdefiniować funkcję. Zaczynamy od instrukcji def, po której następuje nazwa funkcji. Zwykle powinien to być jakiś czasownik. Po nazwie funkcji w nawiasie wpisujemy parametry, jakie będzie ta funkcja pobierać. I za nawiasem znajduje się dwukropek i wewnątrz funkcji definiujemy działanie, które ta funkcja ma wykonać. Najprościej będzie wypisać zmienne a i b na ekranie. Po zadeklarowaniu funkcji możemy ją wywołać. W tym celu piszemy nazwę funkcji, otwieramy nawias i podajemy wartości, które chcemy przekazać do tej funkcji. Będą to wartości, które w jakiś sposób zdefiniowany przez nas będą przez tą funkcję przetwarzane. Na przykład wpiszmy jakieś liczby i wykonajmy nasz skrypt. I zobaczmy. Na ekranie pojawiły się dwie liczby, które tutaj wpisaliśmy. Zgodnie z definicją funkcji zostały one wypisane. Zauważmy, że w definicji funkcji nie podajemy typu danych, jakie należy przekazać podczas wywoływania tej funkcji. Oznacza to, że możemy przekazać tak naprawdę dowolny typ danych, o ile można go będzie przetworzyć wewnątrz funkcji. Czyli na przykład moglibyśmy tutaj podać jakiś łańcuch znakowy. Zobaczmy. Funkcja została wykonana poprawnie. Jeśli na przykład zmienimy definicję funkcji, wykonajmy. Również działanie to jest poprawne, po prostu łańcuch znakowy zostanie powielony dwukrotnie. Gdybyśmy na przykład wpisali tutaj liczbę 3, to w wyniku otrzymamy 6, czyli 3 razy 2. Istotną cechą funkcji jest możliwość zwracania wartości, czyli zmodyfikujmy nieco zawartość funkcji, dodając instrukcję return, na przykład zwróćmy w wyniku to działanie, czyli a razy b. I teraz możemy nadal wykonać funkcję korzystając z takiego wywołania, ale możemy też przypisać zwracaną wartość do pewnej zmiennej. I teraz możemy jeszcze raz wyświetlić na ekranie zawartość tej zmiennej. Zobaczmy. Otrzymamy 2 szóstki, ponieważ w tym miejscu została wypisana wartość działania, po czym wartość ta została zwrócona do zmiennej wynik, którą następnie wypisaliśmy na ekranie.